Znudziły Cię codzienne newsy o koronawirusie? Przepychanki polityczne o pedofilii sprawiają, że chcesz krzyczeć? Aborcja, eutanazja, LGBT na okrągło te same podgrzewające emocje tematy. Masz już tego dość. Im zależy, żebyś kłócąc się z sąsiadem nie zauważył, gdy rządzący Cię okradają. Najpierw zabierają Ci podatek dochodowy, potem ZUS. Robi Ci się chłodno. Wreszcie pensja na rękę, ale zaraz. Teraz przyszła pora na VAT i akcyzę. Liczysz domowy budżet i nie wiesz, gdzie rozpłynęły się Twoje pieniądze. Przyjrzyj się, jak to wygląda u Anny Przykładowej. Pracodawca przeznacza 4000 zł, aby zatrudnić Annę na umowę o pracę. Odprowadza on składki na ubezpieczenia i podatek dochodowy 1572 zł. Anna otrzymuje w nagrodę za swoją pracę jedynie 2428 zł na rękę. Na zakupach Anna wydaje 1000 zł na jedzenie, chemię, ubrania. Straciła właśnie kolejne 187 zł, płacąc 23% podatku VAT. Dokłada 1000 zł do najmu mieszkania, 170 zł pobiera urząd wynajmującego. Tankuje samochód za 200 zł, a tam 102 zł wycieka w podatkach VAT, akcyzie i innych. Zostało Annie 228 zł. Uda jej się tę kwotę zaoszczędzić? Zapomnij! Zniknie w podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych lub innym. Podsumowując, z 4000 zł państwo zabrało Annie 2031 zł, czyli ponad 50%. Zostało jej maksymalnie 1969 zł. Czy ma szansę założyć lub utrzymać za to rodzinę? Stanisław Żółtek jako jedyny proponuje likwidację podatku dochodowego. Myślicie, że jako prezydent nie potrafię wymusić likwidacji podatku dochodowego? Więc przyrzekam uroczyście, że wówczas ułaskawiłbym każdego Polaka, któremu zagroziłby jakikolwiek wyrok za unikanie płacenia podatku dochodowego. Pit sit. Tak też można zlikwidować podatek.